Dzisiejszy film miał wyglądać troszeczkę inaczej. Otóż miałem całkiem sporo monet na koncie i uznałem, hej, spróbuję zrobić draft 191, ponieważ wyszły nowe karty Team of the Season BBVA. Jak zapewne widzicie, w tytule nie ma 191, więc nie udało mi się. Siedziałem przez 3 godziny i nic. Za to mój rekord obecnie są 4 zwycięstwa w drafcie i 58 porażek. A najlepsza ocena to jest 190. Jednym słowem, na razie zawiodłem, nie zrobiłem draftu 191. Oczywiście nie poddam się, ale jeżeli poświęciłem się tyle czasu na zrobienie tego draftu 191, nie udało mi się, to coś z tego muszę mieć, prawda? Po każdej przegranej w drafcie dostaje się paczki. No i tutaj zobaczcie, mamy ponad 100 paczek darmowych, jak nic. Oczywiście napisane są tylko 83, ale coś wam pokażę. Pozbądźmy się tych srebrnych na początek, widzieliście, jest 83. Także uwaga, uwaga, coś dostajemy. To nie wiem, czemu to są paczki Team of the Season. Uwaga, prawe skrzydło, Gomez, całkiem ładna karta. A paczek jest nadal 83. Nie wiadomo dlaczego licznik zablokowany jest na tej liczbie, ale zapewniam was, że ponad 100 paczek tutaj na pewno jest. No i właśnie celem dzisiejszego filmu jest otworzenie wszystkich tych paczek i zobaczenie, czy właśnie coś dobrego nam wypadnie. Nie liczę na to, no ale może tak. No dobra, no to lecimy z tymi srebrnymi. Nie wiem dlaczego nadal to są te jakieś paczki specjalne. No ale okej. Te srebrne będę przewijał, bo one są totalnie nic nieznaczące. No i w tym właśnie momencie przechodzimy do złotych paczek i nadal ilość wynosi 83, także nie wiemy ile ich zostało. No i zobaczmy, czy w tych paczkach za tak naprawdę 5000 uda nam się kogoś trafić. Sergio Kun Agüero. Sergio Kun Agüero, czy w ogóle tutaj powinno być polowanie na złotą kartę świecącą się, bo ja już nie mówię nawet o kartach jakichś lepszych typu Team of the Season albo Team of the Week. O, jest pierwsza złota karta świecąca się, tak jest. Swoją drogą, jestem też ciekawy, jaką najlepszą kartę uda nam się wypakować właśnie z tych paczek za 5000. Harry Kane, no długo nie mieliśmy żadnego złotego, świecącego się zawodnika. Kasy przybywa za Quixele, to jest dobre. Neto, no nadal nikogo ciekawego to nie ma, chociaż widziałem tam kondycję, która chodzi powyżej 1000 monet. Więc jakby to wszystko posprzedawać, to nawet można by wyjść na całkiem ładną tutaj kwotę. I może by nawet mi się zwróciło. Nadal czekamy na tego jednego złotego zawodnika, który po... kto tam był? Nie pamiętam już jego imienia, kto nam się poprzedni złoty świecący się trafił. A teraz, uwaga, o! Tak jest! O to chodziło, złoty świecący się zawodnik, Kune! Oczywiście, moi drodzy, jutro pojawi się kolejne otwieranie paczek na moim kanale, ale no dzisiaj to jest nadprogramowo, dzisiaj tego nie planowałem ani trochę. Davis, no to są bardzo fajne karty, dobrze się nimi gra, aczkolwiek wiele one warte nie są. Także przygotujcie się, bo jutro wielkie otwieranie z BBVA. Miejmy nadzieję, że chociaż jedna dobra karta wpadnie, no jedna, nic więcej. O, patrzcie się, prawy skrzydłowy Feguli. I to może być jedna z najlepszych kart, jakie dzisiaj trafiliśmy. Mamy obecnie na koncie 38 tysięcy. Jego sobie zabiorę na listę transferową, bo z przyjemnością zobaczę, kogo dzisiaj trafię. Z takich, powiedzmy, lepszych. Powyżej 80 overalla to ja już będę brał na listę transferową. Sprzedamy dalej, mamy prawie 40 tysięcy. A paczek nadal 83. Nie ubywa ich, nieskończona ilość paczek. Ten odcinek też chyba fajnie pokaże wam, jeżeli wahacie się, które paczki otwierać, te za 5 tysięcy czy za 7,5 tysiąca. Pod względem zawodników, chyba wydaje mi się, że lepiej otwierać te za 7,5 tysiąca. Może jeżeli policzymy profit taki co do końca, to te za 5 tysięcy wyszłyby lepiej. Aczkolwiek większa o wiele szansa na trafienie czegokolwiek dobrego jest w tych paczkach za 7,5 tysiąca. O, mamy kolejnego złotego zawodnika. Dobra, moi drodzy, update sytuacji. Jesteśmy prawie na 50 tysiącach. Paczek nadal nie ubywa. Nadal mamy 83 na liczniku darmowe paczki. Co mnie bardzo cieszy, co mnie bardzo cieszy. No, ale poza tym, no, jest Kanty. O, moi drodzy, teraz dopiero zauważyłem, że spadła liczba paczek. 81 do końca, mamy 58 tysięcy obecnie na koncie. Także teraz już idziemy w dół. Już skończyły się te darmowe paczki nieskończone, jakby to można delikatnie nazwać. Zobaczymy, kogo jeszcze trafimy. Na razie Feguli to była najlepsza karta, jaką trafiliśmy z paczki za 5 tysięcy. Otworzyliśmy tak chyba jest 30, 20, już jak nic. Także, słuchaj, on też był Team of the Season. Chociaż być może ktoś ma lepsze wspomnienia z paczkami za 5000. Dajcie mi znać, moi drodzy, jak możecie w komentarzu oczywiście, kto jest najlepszą kartą, którą trafiliście w paczce za 5000. Kto, jaki zawodnik oczywiście. Jestem ciekawy, czy ktoś, raz mi chyba się zdarzyło w darmowej paczce trafić Man of the Match Vieto w FIFA 15. Mogę się tutaj mylić, że to była, tak, to była chyba darmowa paczka za 5000. Bo to było, pamiętam, że pod koniec otwierania byłem tak zawiedziony, że nie trafiłem żadnej dobrej karty, a potem nagle w ostatniej darmowej paczce, jaką miałem tam, otwierałem już na samym końcu, patrzę się, a tutaj Man of the Match. Także można coś trafić ciekawego. I to jest chyba najlepsza paczka moja. A jaka jest wasza? Napiszcie mi w komentarzach, ja otwieram dalej. O, lewy pomocnik? Słuchajcie, to jest Draxler. To jest Draxler, to jest naprawdę... Jeszcze jest... O, nie, nie, czekajcie. Draxler zabierzemy, no Zellera. Nie, bo jest po prostu zwykłą nieświecącą się kartą.
No ale to jest nasza druga najlepsza karta właśnie w tym otwieraniu. O, środkowa obrona, słuchajcie, to jest Wellington 78, oczywiście biorę go, bo jest kartą świecącą się, a to jest święto. Jesteśmy prawie na 80 tysiącach monet, a zaczynałem od chyba 5 tysięcy, także profit jest niezły. Aczkolwiek troszeczkę tych draftów zrobiłem, więc nawet jestem ciekawy, ile mi się zwróci. O, i to jest Ramsey, słuchajcie, 82 overalla. To jest naprawdę już coś. Bierzemy go oczywiście do klubu, to jest jeden z lepszych zawodników, jakiego dzisiaj trafiliśmy. Prawie 87 tysięcy na naszym koncie. Idziemy dalej, otwieramy dalej, 60 paczek do końca. Okej, moi drodzy, update sytuacji, zostały nam 52 paczki darmowe do końca. I jesteśmy w obecnej chwili, jest Carvalho, ale słabo overallowo, nie biorę go, na 100 tysiącach monet, a zaczynałem od 5 tysięcy, o ile się nie mylę. Wydałem na całe te drafty na tym PlayStation 4 jakieś 400 czy 500 tysięcy, więc nawet nie wiedziałem, że można z tego mieć jakiś profit, że wiecie, zwróci się. No 1/4 to nie jest wiele, ale zawsze coś, prawda? O! O! O mój Boże, właśnie w darmowej parce, znaczy w takiej demo, trafiliśmy Rakiticza. To jest zdecydowanie najlepsze trafienie dzisiaj. Także bierzemy go do klubu. Nie jest Team of the Season, żałuję, no ale to kurczę, jest Rakitic, jakby nie było. Czy uda mi się dojść do 130 tysięcy? No jestem bardzo ciekawy, znaczy jest 150 tysięcy, czyli 30 tysięcy do końca. Jeżeli każda paczka byłaby warta więcej teraz niż 1000, to tak, bo mamy 30 do końca. Aczkolwiek tutaj już widzę, zaczynają się srebrne, co mi się bardzo nie podoba. Coleman, no Coleman jest dobrym zawodnikiem. Na sam koniec ładnie, więc zabierzemy go na listę transferową. No i teraz zostały nam same srebrne paczki i wypożyczek, wow. Ale te paczki teoretycznie są więcej warte niż te złote, co otwierałem przy Quickselach oczywiście, bo to są paczki zawodników, sami zawodnicy, nie jest źle. Nadal złote, nadal oczywiście srebrni zawodnicy, lewy obrońca, no proszę, Benisz. Jezu, jak ja dawno o nim nie słyszałem. Zaczyna się, moi drodzy, robić niebezpiecznie, bo coś czuję, że to 150 może być nieosiągalne dla mnie przy tych Quickselach. Bo zaraz zaczną się paczki wypożyczeń, a one są już nic dosłownie nie warte. Więc dopóki nie trafię jakiegoś dobrego informa tutaj w srebrnych, no to będzie ciężko. Chociaż tam widzę jeszcze jakieś fajne paczki Team of the Season, coś w tym stylu. Tak zaraz się przekonamy. Cionek, o Tiago Cionek, no proszę. A zabiorę go na listę transferową, dlaczego by nie. No i teraz, no nie, no to już musi się udać. Mamy 4 paczki do końca, które gwarantują nam już to, że się po prostu uda. No a jedna taka warta jest 1500. Także mój cel na dzisiejszy odcinek, czyli dotarcie do 150 tysięcy samymi Quickselami, chyba się powiedzie. Zobaczmy jeszcze sam koniec, co tutaj będzie. Santos, no ładnie, ładnie. Oczywiście ja Quickseluję, bo nie znam ich wartości. Jeżeli Quickseluję kogoś drogiego, ale raczej mało jest takich zawodników teraz, chyba że to jest Brazylijczyk jakiś, albo ktoś w tym stylu, który, no, z BPL. No jest 150 tysięcy, jest 150 tysięcy, bardzo mi się to podoba. Ostatnia paczka, którą pewnie zobaczycie, bo tamtych już nawet wam nie będę pokazywał. Tutaj mamy Zengin, no ktoś tam, o, lewy obrońca z Niemiec, on mógł trochę być warty. No a to są już same te najdudniejsze paczki. No ale dla swojego czystego spokoju wyczyszczę sobie to do końca, żebym nie musiał przejmować się, że jakaś paczka jest nieotworzona. No i na sam koniec schowała się tu jeszcze jakaś paczka złota 13 z jakąś dodatkową kartą. No to otwórzmy ją, dlaczego by nie. I trafiamy Rosickiego, nic więcej. A więc to są moi najlepsi zawodnicy, jakich trafiłem w paczkach darmowych po drafcie, których otrzymałem po wyjściu z pierwszej rundy. Nie udało się zrobić draftu 191 jeszcze, ale za to mamy właśnie tych graczy oraz 157 tysięcy na koncie, żeby znowu wydać to na drafty. No, także był to troszeczkę improwizowany odcinek. Mam nadzieję, że pomimo wszystko wam się podobał. Jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrybujcie. A jutro wielki pack opening z BBVA, już taki właściwy. Trzymajcie się i na razie.